Kochani, witam wszystkich z tej strony Isayuki i zapraszam do drugiego spotkania w misji z warzywniakiem w grze Garden Flipper. Teraz tak, tutaj borówka grupa malin. Już wiemy, że maliny możemy wsadzić w nasze tutaj fajne rabatki. Od razu wzięłam tą jedną stamtąd i przekonamy się, czy borówkę również można tutaj rzucić, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Borówka wysoka. To ciekawe, ile jest tych borówek. O, nawet że zobaczcie, da się. Oj, borówka. Okej, dobrze. To tu damy te nasze borówki, tylko może troszkę bardziej w prawo. O. Obok damy maliny i też będzie super. Okej, 6. Więc 1. O, fajnie będą wyglądać. Można je wziąć i na dwóch położyć. Okej. Coś mi się Escape zamiast taba włączył. Też mi coś. Dobra. Co tu mamy dalej? O, rabatkę. Jeżeli dobrze pamiętam, miała być w dekoracjach, prawda? Mam cię. Teraz tak, malin 6. Wiemy, że maliny się mieszczą na jednej, ale możemy je dać na dwie. Nie będzie to... O, jak równo. Nie będzie to wcale, a wcale przeszkadzać. Wręcz przeciwnie. Powinno wyglądać całkiem ciekawie. Dobra, te są całkiem spoko równo. Jeszcze cię. O tak, super. O, ile cię trzeba przestawić? O, 1, o 2. Jak nie w lewo, to w prawo, co? To jeszcze odrobinę w lewo. Co za rabatka uparta. Tak jest. Równo. Albo mi się zdaje, albo ona ogólnie... A, dobra, mam cię. Mam cię. Ojdź. Wydaje mi się, że słyszę płacz kota za drzwiami. A wołałam. Wołałam, mówię, Mika, chodź, będę nagrywać. Będzie mi ciężko przerwać, jak będziesz chciała wejść. To nie, siedziała na schodach, patrzyła się tam gdzieś. Dal. Na ręcznik wiszący obok niej. A teraz słyszę te delikatne miałki. Okej, okay, jeszcze grupa malin. Muszę ją wpuścić. Sekundka. No dobrze, mamy naszego pyskacza w pokoju, tak? Chodź, pomóż sadzić maliny, a nie... O! Jest szansa, że przyjdzie pomóc sadzić maliny. Kto by się spodziewał? Również 6 miało być, tak? Jak najbardziej. Wygląda całkiem fajnie. O! Super! Ładnie to wygląda, można wejść, pozbierać trochę z lewej, trochę z prawej. Przeskoczyć, jeżeli masz ochotę. No i teraz czas na rżnięcie drzewa. No bo siekanie, jak to woli. Tykutku! No chodź, pomoże, nie! Wymaga uwagi i podlapania po brzuchu. Pewnie tylko po to, żeby mnie trochę pogryźć. Ona mnie obgryza dla sportu. O nie, moje maliny! Tytanowe maliny. Uwielbiam tą animację, po prostu jest świetna. Chodź pomóc. No chodź, co będziesz tak siedzieć? Chodź. Daje mi ten wzrok taki pod tytułem nienawidzę cię. Dzisiaj cię nie akceptuję. Ale za 5 minut będzie się łasić, więc wybaczę jeden wzrok.
Okej, Yongold, odmiana jabłoni. Czyli ta. Dobrze. Bardzo ładna, bardzo fajna. Dajmy ją gdzieś tu. A drugą roślinką będzie średnia śliwa. No. Wolałabym wiśnię zamiast śliwy, ale niech będzie. Po prostu nie jestem fanem śliw. Ale wiśnie lubię. O, albo czereśnie to już w ogóle. Właściwie nagrywam to w tym samym dniu, co będzie dodane, więc mogę wam spokojnie powiedzieć, że później jeszcze po pracy oczywiście, bo mamy dosyć wczesną godzinę jak na razie. Po pracy jeszcze dzisiaj pojedziemy do rodziców do domu, żeby się zająć zbieraniem truskawek. I czereśni właśnie, już się nie mogę doczekać. Kurczą. Które to będą te rośliny? Za kogo ty mnie masz? No nie znam się, skąd mam wiedzieć, które to jest, a nie za kogo ty mnie masz. Nie gramy w symulator złodzieja. No widzę, że bariera przełamana. A ty? Okej. Okay. A ty? Słuchaj. Nie denerwuj mnie. Nie wiem, które to są rośliny, których chcesz się pozbyć. Bo się na nich nie znam. Zgaduję, że chodzi o te wszystkie w ten sposób. Ale jesteś, ogrodnik. No. Borówka wysoka, porzeczka, pig, wowiec. 4 i reszta po 2. Raz, dwa, trzy, 4. Raz, dwa, 3. To tak nie w 5, nie w 9 troszeczkę. Raz, dwa, 3. I raz, dwa, 3. Okej. Okay. Zróbmy najpierw borówkę wysoką. Borówka wysoka, 4 sztuki. Gdzie jesteś, borówko? Właściwie to borówka mogłaby spokojnie się zmieścić. O, tu dwie. I tu dwie. I możesz zbierać borówki, kiedy chcesz. Porzeczka. Myślę, że możemy spokojnie dać jeden i drugi kolor, który jest dostępny. O, są trzy. Na pewno czarny. Czarna jest super. I na pewno czerwony. Czerwony też jest super. No dobra. Wydaje mi się, że to będzie raczej krótszy odcinek, ale przynajmniej dokończymy misję. A to się liczy najbardziej w tym momencie. Cieszę się, że możemy ją sobie skończyć. Fajna jest. Brakuje mi jeszcze misji, w których wołają o to, żeby zrobić tą wannę na zewnątrz albo basen. To by było fajne. Pigwowiec jest chyba duży. W sumie mogłam dać pigwowiec po dwóch stronach, a te w jednym w środku. Ach, dobra, tam jeden raz, jak nie zrobię symetrycznie, to może aż tak nie będzie mnie to bolało. Może. Przysyp, przysyp, przysyp go. Już z owocami, no co, jaki inny ogrodnik w ten sposób klientom udogadza? Wszystkie rośliny są. Wszystkie są już z owocami bądź kwiatami. Idealnie. 75 tysięcy to nie jest zły przychód, ale dziura. Wiesz co, a żeby ci tak nie było przykro. Co mamy jeszcze z takich krzaczkowatych, niskich? Może nie jest uczulona. O! Winorośl! Na zdrowie!
Co ty mi tam kichasz? O, patrzcie. Może nie dostanę za to minus ileś pieniędzy, bo posadziłam coś, czego nie chciała. Moglibyśmy powiesić na tym kokardkę z informacją. Proszę, tu jest twoja nowa roślinka. Przysyp tu i przysyp tu. Okej. Niech już będzie, jak wy ładnie wyglądacie. Super. Chodźmy w takim razie, może już zakończymy sobie misję. O, w takim, pod takim kątem ładnie to wygląda. I skoczymy do naszego biura, które już tak nie wygląda oczywiście. Pozbyliśmy się łóżka i innych rzeczy. Nad ogrodem wciąż pracuję, ale tak z ciekawości pomyślałam, a wstawmy sobie tutaj basen, gdziekolwiek one są. Tego możemy też gdzieś postawić u nas. Po prostu jako taki, wiecie, fragment też pokazujący, że będzie plac zabaw. No dawaj, jeszcze raz. Fajne jest. Czy mi się zdaje, czy on wydaje dźwięki z tego mema? Umarłego. Chyba tak. Tak, bardzo cicho, ale jednak. Tak wygląda w tej chwili nasze biuro. Pracuję tutaj nad tą ścianą wiszącą, która mi się podoba, bardzo nawet. Myślałam, żeby ją może pomalować na szaro. Nie jestem do końca pewna jeszcze, czy ona tu ogólnie zostanie. Czy niekoniecznie. Kotek zjechał właśnie ze schodów, jak się turlała. O, ale ona jest dzisiaj pocieszna. Mika, słuchaj, zaraz wyjdziemy na zewnątrz. Kończymy odcinek i możemy iść. To był któryś szary kolor, prawda? Czy to była po prostu szarość? Bardzo możliwe. O, jeszcze jest telefon. O nie, pomalowałam sobie ścianę z tyłu, muszę ją poprawić. Nie paski, tutaj, no dobra, nie, to nie. Nie będę się kłócić. Jeszcze tu odrobinkę. Żebym ci ja teraz pamiętał. A to może światło się tak odbija tutaj. A może być światło. Żebym ci ja pamiętał, jaki to był ten niebieski kolor. Ten? Jest szansa, że ten. Dobra, uratowani. Uf. Farby zostają, bo może je jeszcze na coś wykorzystam. Niech sobie na razie stoją. Właściwie jak już tu jesteśmy, to postawmy sobie te trofea. Co prawda nie mogę uruchomić świateł z drugiej strony z jakiegoś powodu na razie. Będę nad tym pracować, ale ustawmy, co mamy. Czemu nie? Trofea. O. Oto wszystkie, które na razie udało mi się zdobyć. Poukładamy je tutaj po kolei. Trofeum świąteczne. Prawie na środku. Następnie mamy noworoczne. Super. Kolejne to jest Narodowy Dzień Nierobienia Niczego. Super. Mogłabym mieć takie dni częściej. Kolejne trofeum, które mamy, to trofeum na Dzień Puzli. Patrzcie, jakie fajne.
Nawet lepiej, że jest na półce niżej. Przynajmniej je lepiej widać. Co, kutku? No chodź, postawimy trofea i możemy się brać za wypuszczenie cię na zewnątrz. Chociaż pewnie nie dalej, jak za 2 minuty będzie stała pod drzwiami, że chce wejść. Trofeum na chiński nowy rok. I walentynkowe. Walentynkowe trofeum, proszę. Fajnie się to prezentuje. Kolejne. Tłusty czwartek. No a jakże, by inaczej. Ta-dam! Mamy Donata. Oponkę. W Polsce mamy oponki na czwartek. Trofeum na Dzień Staroci. Crack the House of Flippera. A, w razie czego mamy tutaj zapas. Kolejna. Trofeum na Międzynarodowy Dzień Szpinaku. Szkoda, że papaja tutaj nie ma przy tym. Też by było ciekawe. Fajnie to wygląda. I ostatnie, które jak na razie mam, to trofeum na Dzień Scrabble. House Flipper! Ekstra. No, i tak mi się prezentowała szafka, regał, półki z trofeami, które do tej pory zdobyliśmy. I myślę, że to będzie fajne zakończenie na odcinek. Zwrócić uwagę, jak one wyglądają. Patrzcie, jak się świecą. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!